I nie będę Państwu kłamał, że ja jestem tym głosem od paru lat zauroczony i nie mogę się oduroczyć. Niderlandzka artystka Kovacs zagrała na antenie Radia Wnet, a przy telefonie już jest Maciej Konieczny, poseł Klubu Parlamentarnego Lewica, partia Razem. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, witam serdecznie. No dobrze, zanim do dużej polityki, nawet globalnej, to trochę naszego polskiego, ba, nawet warszawskiego podwórka. Oczywiście w swojej złośliwości nie mogę nie zapytać o wojnę skłotów, skłot anarchistyczne. W zasadzie można powiedzieć, takie zaplecze społeczne partii Razem. Dwa skłoty stołeczne się pokłóciło, doszło do starcia, do bijatyk, do ostrzelania z wiatrówki. Jak na to patrzy partia Razem? Myślę, że ta odległość między partią Razem a środowiskiem anarchistycznym przy całej sympatii i okazjonalnej współpracy jest jednak trochę większa. Partia Razem jest partią jednoznacznie propaństwową i tutaj trudno być bardziej odległym od anarchizmu, więc to nie jest tak, że jakoś jesteśmy blisko, czy mamy coś do powiedzenia na ten temat, bo to trochę nie nasza sprawa. Ale na wspólnym proteście, on był co prawda duży, bo tam był Michał Kołodziejczak, ale nie mylę nazwiska, bo zawsze je przekręcam, z Agrounii, byli się na proteście w sprawie Amazona, więc jakby kontakty są. Interesuje mnie to, do czego się można powiedzieć, że to nie nasza sprawa, ale środowisko lewicowe, środowisko osób queer, trans, LGBT, ale też anarchistyczne w Warszawie wrze, nie tylko w Warszawie, w całej Polsce. Wątpię, żeby pan poseł tego nie zauważył. Prawdę mówiąc, takie... Tak jak współpraca ze związkami zawodowymi w przypadku Amazona jest dla nas oczywista i to jest coś, czym żyje faktycznie. I tutaj ewidentnie Związek Zawodowy Inicjatywa Pracownicza robi doskonałą robotę. No to jest moja sprawa, jakoś coś, co jest mi bliskie i w co czuję się zaangażowana. Tak to naprawdę trudno mi się odnosić, bo ani nie znam za dobrze sprawy, ani jakoś specjalnie się nią nie zajmuję, więc naprawdę ciężko mi jest tutaj jakoś się wypowiadać w sposób kompetentny. Bo jak słucha się, wcześniej słuchało protestu, to można było odnieść, że na skłotach warszawskich i nie tylko panuje w zasadzie endemiczna przemoc i że są to środowiska dość mocno dysfunkcjonalne. To nie jest tak, że trzeba by się przyjrzeć, co się dzieje na skłotach, czy to nie jest tak, że to powinna być taka przestrzeń wyjęta spod jurysdykcji państwa, ale tam powinna wyjść jakieś inspekcje, może nawet policja, żeby zbadać, tam nikomu nie dzieje się krzywda. Wczoraj działacze mówili o przemocy wieloletniej, przemoc o gwałtach, o biciu, o takich zatrważających historiach w zasadzie. Ja też tak bardzo, bo zdałbym sceptyczny wobec informacji, które gdzieś tam krążą w internecie, bo to też jest tak, że... No to były hasła i przemówienia wykrzykiwane wczoraj pod skłotem syrena. Nie wiem, naprawdę zupełnie szczerze. Ja jestem też posłem z Katowic. Tak naprawdę mam bardzo umiarkowane związki z rzeczami, o których pan mówi. Więc ja oczywiście gdzieś tam do mnie to dotarło, te informacje, ale ani nawet byłem ledwie świadom tego, że jakiś protest był, więc pan redaktor mi teraz o tym mówi. I ciężko mi jest do tego odnieść się jakoś bardziej konkretnie, bo nie wiem do końca do czego nawet. No dobrze, nie będę dłużej pana posła męczył. No pan poseł będzie unikał, ale z drugiej strony jest taki znak zapytania się pojawia, bo środowiska LGBT, środowiska queer zdają się mieć receptę na to, jak układać życie innym, a chyba same we własnym środowisku mają duże kłopoty i dużo spraw do poukładania, co stawia znak zapytania, czy ich recepty aby na pewno są zbawienne dla całego społeczeństwa. Ale myślę, że tutaj Nie śpieszyłbym się, żeby utożsamiać zachowanie jakiejś bardzo wąskiej i określonej grupy osób powiązanych jakimiś osobistymi relacjami ze środowiskiem czy postulatami ruchu LGBT. To, co my jako partia Razem postulujemy, to są rozwiązania natury prawnej, państwowej, takie jak chociażby pełne równouprawnienie osób LGBT w zakresie zawierania małżeństw czy adopcji dzieci. I to są rzeczy, które są normalną państwową polityką partyjną, którą się zajmujemy i które mają ułatwić ludziom życie, tak? I to jest, jak rozumiem, zupełnie inna strategia niż ta, do której pan redaktor się przed chwilą odnosił.
do której trochę żyjemy, bo każdy, kto mieszka na Śródmieściu, był wczoraj i przedwczoraj świadkiem scen nieciekawych. No dobrze, tyle folkloru warszawskiego Śródmieścia Południowego, a teraz czas na sprawę globalną. Pan poseł jest posłem, urodził się w Gliwicach, jest związany ze Śląskiem, ale też w Bielsko-Biała, to jest ten okręg, gdzie pan działa, a tam fabryki motoryzacyjne wstrzymają produkcję, mają być albo zwolnienia, albo obniżki etatów. Jak to jest, że ten globalne rozszywanie się gospodarki, globalne łańcuchy dostaw, które się zrywają, już są widoczne w polskiej gospodarce, wśród polskich zakładów pracy, a tym samym wśród polskich robotników? No niestety, no się okazało, że takie naiwne podejście do globalizacji jako czegoś, co jest nam dane raz na zawsze i do nieskończonych, naiwne podejście do tego, że możemy korzystać w sposób nieskończony z zasobów planety, okazały się mylne, tak? I to niestety za te błędy na górze, błędy elit światowych płacą, jak to bywa często, robotnicy, tak? I teraz trzeba walczyć o to, żeby jedna ta cena nie spadła na zwykłych ludzi, żeby faktycznie nie było tak, że przez to, że ktoś sobie coś na górze wyobrażał, to później robotnicy w Bielsku-Białej nie mają pracy, tak? Więc my tam staramy się blisko współpracować ze związkami zawodowymi z branży automotive i walczyć od tej strony o gwarancje dla pracowników, ale faktycznie jest tak, że z jednej strony ze przyczyn właśnie takich wyczerpywania się zasobów planety, a z drugiej strony z przyczyn takich, że Europa, Zachód, ale Europa w większym stopniu niż Stany Zjednoczone, trochę przejechała się na globalizacji w tym sensie, że nie produkujemy u siebie rzeczy, które są niezbędne dla funkcjonowania współczesnej gospodarki i te chipy, procesory to jest taka najbardziej sztandarowa rzecz, bo może nie wszyscy wiedzą, no większość rzeczy, większość nowoczesnych technologii od sprzętu AGD po samochody wymaga procesorów, tak? To jest wszędzie właściwie w naszym życiu, teraz są procesory, z nich korzystamy. One tak naprawdę produkowane są tylko w Chinach, na Tajwanie i jedna fabryka w Teksasie, tak? I nagle się okazało, że Chińczycy no nie są zainteresowani tym, żeby dostarczać w pierwszej kolejności chipy do Bielska-Białej, jak mają swoje fabryki, swoje potrzeby. I się okazało, że to nie jest tak, że wolny rynek wszystko załatwi i globalizacja gwarantuje nam stałe dostawy wszystkiego, tylko że Europa musi postawić na samowystarczalność i Europa musi przemyśleć to i powrócić do takiej trochę bardziej planowej gospodarki, czyli na przykład przemyślenia, że potrzebujemy w Europie jednej fabryki procesorów, żeby być niezależnym. No tego myślenia brakowało, polityki gospodarczej w tym sensie brakowało i trzeba do niej wrócić. Brak dostępności półprzewodników grozi w produkcję tej wstrzymania albo ograniczenia w co najmniej 15 dużych zakładach samochodowych w Polsce. To pokazuje skalę, z jaką możemy mieć za chwilę do czynienia. Tak, no to jest kwestia duża, tak, no i krótkofalowo trzeba zadbać o to, że z perspektywy lewicowej, że są jakieś koszty. Wielkie korporacje, no się rąbnęły, no pomyliły się, myślały, że coś będzie działało, nie zadziałało, tak, no i to jest, żeby teraz trzeba przypilnować, żeby odpowiedzialność, cenę za to zapłaciły firmy, które źle zaplanowały proces i produkcję, a nie pracownicy, którzy nie mają na to żadnego wpływu, tak, i tutaj takim zadaniem w krótkim okresie, zadaniem lewicy jest to, żeby wspierać związki zawodowe, wspierać pracowników w walce o gwarancję z godnej pracy i płacy, tak? I to jest to, co pomimo tych kłopotów, które czerpią korporacje, które na brak pieniędzy i zasobów wciąż nie narzekają jednak. Więc jak na razie w Bielsku Białej propozycja jest taka, ale dobrze się zorientowałem, że albo odchodzi 200 osób, albo całe załogi przechodzą na 4/5 etatów. Wbrew pozorom nie wszystkie pensje w tego typu zakładach są bardzo wysokie, czasami 1/5 w dół, zwłaszcza przy inflacji, to jest spadek znaczących dochodów dla rodziny. Nie, no to jest jasne, to też nie dajmy się zwariować, że w Polsce pracownicy przemysłowi zarabiają jakieś krocie, no często zarabiają tyle, że faktycznie wystarczy na życie i na wakacje i to jest coś, czego będą i mają prawo bronić, tak? I raz jeszcze trzeba zrobić tak, żeby w minimalnym stopniu koszty błędów decyzyjnych, błędów zarządzania korporacji spadały na ludzi, tak? No i faktycznie tutaj rola związkowych zawodowych jest kluczowa i my tam jesteśmy w kontakcie ze związkami zawodowymi z Bielska i jeżeli będziemy mogli tylko pomóc jakoś w negocjacjach czy w protestach, to jesteśmy do ich dyspozycji.
A na ile rząd jest aktywny? Na ile jest tak, że mamy być może przed sobą poważny kryzys w istotnym przemyśle samochodowym, brak półprzewoźników, wstrzymywanie lub ukończenie produkcji, a tym samym zatrudnienia? Rząd się w ogóle pojawił w tej sprawie, czy jeszcze nie? Nie zauważyłem. Znaczy rząd jest o tyle aktywny, bo jak mówiłem, w krótkim okresie, w długim okresie to muszą być rozwiązania na poziomie europejskim. To nie jest coś, jeżeli mamy, tak diagnozujemy problem, że Chińczycy coś produkują i nagle nie chcą nam przesyłać z różnych powodów. Może nie mają, może im się nie opłaca, tak? No to problem jest taki, że potrzebujemy zyskać niezależność i to jest możliwe na poziomie europejskim. I rząd jest w tym sensie aktywny, że rozwala Unię Europejską, on skłóca nas z naszymi partnerami i w tym sensie utrudnia znalezienie rozwiązania długofalowego tego problemu, tak? No i to jest to, ale jeżeli chodzi o wsparcie firm czy pracowników, no to ja nie zauważyłem jakiejś szczególnej aktywności rządu, raczej zajmują się sobą od dłuższego czasu, bo im tam do większości w parlamencie nie styka i muszą jakichś szemranych typów powoływać na ministrów sportu, żeby to jakoś dopiąć i nie mają czasu, widać, na zajmowanie się kwestiami gospodarczymi kluczowymi czy losem pracowników. Pytanie, na ile Unia Europejska jest tutaj graczem i na ile to musi być robione pod auspicjami Unii Europejskiej, ale to już jest rozmowa na, albo to dyskusja na dłuższą rozmowę, czy to nie jest tak, że na przykład Polska z Grupą Wyszehradzką nie mogłaby zbudować albo w kooperacji z kimś swojej grupy półprzewodników, czy to musi być realizowane centralnie przez Unię Europejską poza narodowymi demokracjami? To jest tak wyspecjalizowana produkcja, jeżeli mówimy o kwestii tych najnowszej generacji procesorów, że to jest raczej pytanie, czy w ogóle Unia Europejska i w jakim okresie czasu, ile lat by to zajęło, żeby mogła dojść do tego momentu, w którym będzie to produkowała, więc to naprawdę nie jest coś, niestety, co dałoby się zrobić na poziomie Polski czy Grupy Wyszehradzkiej. No to jest kwestia taka, czy Unia Europejska da radę i Unia Europejska musiała się bardzo spiąć, żeby zyskać tą gospodarczą niezależność na nowo na skalę świata i nie dać się zmarginalizować, więc tutaj wydaje się, że poniżej tego poziomu europejskiego to trochę nie ma czego szukać, a może się zdarzyć, że jeżeli nie będzie tej koordynacji na poziomie europejskim, to się dogadają powiedzmy Niemcy z Francuzami i Holendrami i tyle, no i będziemy skazani na ich łaskę. Dzisiaj przy telefonie Maciej Konieczny, poseł Lewicy z partii Razem, a dzisiaj Mateusz Morawiecki mówił na jednym z kongresów w Katowicach, kongresu ONZ dotyczących opodatkowania sfery, czy w ogóle poruszenia się w sferze internetowej, że trzeba działać globalnie, że czas nadszedł, żeby na poziomie europejskim albo nawet wyższym unormować działania gigantów cyfrowych. W zeszłym tygodniu protest w Warszawie przeciwko zwolnienia z pracy działaczki związkowej z Amazona. Na ile jest tak, że mamy obecnie być może największy bój, to jest między państwami lub grupami państw narodowych, a wielkimi globalnymi korporacjami? To nie od dzisiaj, tak? No ja mam takie wrażenie, że kiedy to jeszcze naście lat temu ruch alterglobalistyczny zwracał uwagę na to, że te korporacje wyrywają się spod kontroli, to był traktowany jako trochę takie dziwadło, tak? No teraz już wiemy, że to jest prawda i że jest już trochę późno, tak? Ale no, świat wygląda w tym momencie tak, że tą rentę, ten zysk z cyfrowej rewolucji zgarniają niemal w całości właściciele tych największych korporacji. I to dzieje się zupełnie poza kontrolą państw. I tutaj na poziomie ponadnarodowym z pewnością trzeba skutecznie opodatkować i uregulować tych cyfrowych gigantów. Wobec tego to jest kwestia globalnych nierówności, naszej zdolności chociażby do przeprowadzenia rewolucji zielonej, transformacji energetycznej, ale także kwestia demokracji, bo nagle się okazuje, że o tym, co wiemy, gdzie rozmawiamy, co jest dozwolone, a co nie w publicznej debacie, decydują jednoosobowo pan Zuckerberg czy zarząd Google'a, tak? No i to jest kompletna prywatyzacja i zawłaszczenie właściwie przestrzeni wolnej rozmowy i wolności słowa przez cyfrowych gigantów. I to po prostu trzeba uregulować, albo żegnamy się z demokracją. Jakiś element wspólnoty interesów między lewicą spod znaku partii Razem, a partią rządzącą, czy innymi partiami. Ale jest tak, że nagle okazuje się, że to zagrożenie ze strony wielkich korporacji, i to gospodarcze, i to społeczne, i to polityczne, uderzające w fundamenty demokracji, jest w stanie zjednoczyć bardzo szerokie kręgi klasy politycznej. Dla mnie to jest tak, no to jest oczywiste, no to jest kwestia raczej walki społeczeństw demokratycznych z tyranią wielkich korporacji. No tutaj mamy podziały polityczne, ale one, żeby one mogły
realizować w ramach jakiegoś demokratycznego porządku, żebyśmy w wyborach mogli wybierać realnie władzę, to musimy jakoś uporać się z tą dyktaturą i tyranią wielkich korporacji. I tutaj oczywiście no, wszelkie działania rządu, czy to rządu, jakiegokolwiek rządu polskiego, które idą w kierunku jakiegoś regulacji i okiełznania cyfrowych globalnych korporacji, no będą miały wsparcie lewicy, tak? Tylko raz jeszcze, to nie jest coś, co jest w stanie Polska narzucić Facebookowi czy Amazonowi. Byłoby bardzo fajnie, ale trochę jest na to za późno. Natomiast to może zrobić Unia Europejska. To znaczy Unia Europejska jest tak dużym rynkiem dla tych wielkich korporacji, że jednak może stawiać warunki. Może stawiać warunki uczestnictwa w rynku europejskim i robi to pewnie w większym stopniu niż jakiekolwiek inne ponadnarodowa struktura czy duże państwo. No ale tego jest wciąż za mało. Ta walka będzie nam towarzyszyła przez najbliższe lata i dziesięciolecia. Kwestia pracownicza też jest tutaj kluczowa, bo Amazon tak naprawdę to nie jest jakieś turbo innowacyjne przedsiębiorstwo. To jest sieć globalnych magazynów, które właściwie usprawniło wyzysk pracowników poprzez cyfrowe metody. Jak się czyta czy słucha o tym, jak działają magazyny Amazona, to tamta technologia głównie służy do pomiaru i egzekwowania pracy ludzi, tak, którzy mają jak najszybciej biegać po tych halach i nie stracić ani sekundy. I historia tej śmierci w magazynie Amazona i zwolnienia Magdy Malinowskiej w związku z tym, która chciała jakoś opisać tą sytuację, to też jest historia, sytuacja, w której człowiek umiera w magazynie i nie jest mu udzielona na miejscu pomoc, bo musi samodzielnie dotrzeć przez cały magazyn do jakiegoś miejsca pomocy, bo tak to jest wszystko zorganizowane, że efektywność pakowania rzeczy i kreowania zysku dla Amazona jest ważniejsza niż życie ludzkie, tak? I do tego służy technologia, żeby to nadzorować. Zapytam, bo tej skali podatkowej, czy nawet rozszycia wielkich cyfrowych gigantów, to nie jest rzeczywiście być może nawet na pewno poziom Polski, ale czy wyegzekwowanie prawa pracowniczego, czy tutaj Polska ma narzędzia, żeby Amazon stosował przepisy polskiego prawa pracy? Tutaj jasne, ale to nie jest kwestia tylko, no to w ogóle, to jest kwestia w ogóle praw pracowniczych w Polsce. No. W Polsce funkcjonuje ochrona związkowa teoretycznie, to znaczy Magda Malinowska, związkowczyni z Amazona, była chroniona prawem jako działaczka związkowa i została zwolniona dyscyplinarnie pod pretekstem, w tym wypadku jakimś durnym pretekstem, że niby miała filmować tą scenę jakoś nielegalnie. Takich przypadków jest masa. Był zwolniony z mBanku Mariusz Ławnik niedawno. Byli zwolnieni z Solidarności związkowcy z Genpaktu w Krakowie. Był zwolniony Marcin Habera z Netii. Tak, to są firmy takie, które są rozpoznawalne i wydawałoby się, że powinny dbać o swój wizerunek, a pomimo to w Polsce na chama, pod byle pretekstem dyscyplinarnie zwalniają związkowców nielegalnie. Dlaczego to robią? Bo wiedzą, że nawet jeżeli sąd, a przeważnie tak się dzieje, po paru latach przywróci taką osobę do pracy, to pewnie ten związek zawodowy bez lidera czy liderki już podupadnie, a nóż temu człowiekowi się znudzi albo będzie musiał po prostu znaleźć inną pracę, żeby przeżyć i tak naprawdę nie wróci. Więc warto spróbować rozwalić związek zawodowy, bo niby się łamie prawo, ale cena, za jaką się za to płaci, jest przezerowa, a tak naprawdę no, po paru latach już ciężko wrócić do punktu wyjścia. Więc my jako Partia Razem chcemy zaproponować rozwiązanie, nad którym pracujemy teraz ze związkami zawodowymi, które zresztą kiedyś proponowało Ministerstwo Sprawiedliwości, ale o tym zapomniało, które odwraca porządek, że jak jest osoba na funkcji związkowej chroniona i jest zwalniana dyscyplinarnie, przeważnie dzieje się pod jakimś bzdurnym pretekstem i się odwołuje od tej decyzji, to ona wchodzi w życie dopiero w momencie wyroku sądowego. Czyli nie jest tak, że pracodawca bardzo łatwo pozbywa się związkowca, licząc na to, że on nie wróci, tylko trzeba czekać na wyrok sądu. I ma ten bufor kilku lat, bo wiem, jak działają polskie sądy i znowu wszystko się rozbija o reformę albo jej brak wymiaru sprawiedliwości. Maciej Konieczny, poseł Partii Razem, Klub Parlamentarny Lewica, był gościem Popołudnia Wnet. Panie pośle, dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję również. Na zaraz godzina 16:35. Teraz Jimi Hendrixa, zaraz potem zajrzymy, co gmachu Ministerstwa Spraw Zagranicznych.